Miał własny styl, doświadczenie i pewność siebie. Prowadził programy informacyjne, autorskie wywiady, prezydenckie i parlamentarne debaty. Kamil Durczok pracował z nami 9 lat, wcześniej kilkanaście w Polskim Radiu i TVP, później w Polsacie. Zmarł w wieku 53 lat. Kamil Durczok, witam. Zaczynał w Radiu Katowice, później była Telewizja Polska, Wiadomości i Fakty od 2006 roku. Dobry wieczór Państwu. Na końcu Polsat. Przez lata zawodowej kariery był prawie codziennym gościem w milionach domów. W głośnym wywiadzie udzielonym Markowi Czyżowi mówił, jak się upada. Jak się spada? Czasami boleśnie. Był laureatem wielu nagród, Dziennikarza Roku, Wiktora czy Złotej Telekamery. Jeśli to trudny temat, to proszę nie odpowiadać. W TVN najbliżej wielkich wydarzeń był Afganistan w ogniu. Serce operacji antyterrorystycznej w Polsce minęła 19. I specjalne wydania. Jesteśmy tu, by te ważne także dla Polski wybory relacjonować z centrum wydarzeń. Te programy były wizytówką faktów, w Polsce także z ręką na politycznym pulsie. Akcja. Festiwal obietnic trwa. Jeszcze raz. Były też poważne zarzuty, które skutkowały załamaniem kariery i rozstaniem z TVN w 2015 roku. Raport wewnętrznej komisji potwierdził oskarżenia dotyczące mobbingu i wykorzystania seksualnego. Po latach w tym wywiadzie zdobył się na szczerość. Nałóg miał być demonem, który próbował pokonać. To był spóźniony rachunek. Kiedy stajesz przed lustrem i mówisz, za dużo piję, to się oszukujesz. Jestem alkoholikiem. Przeszkadza ci to, chłopie. I mnie to zaczęło przeszkadzać. Życiowe zakręty. Po rajdzie samochodem w stanie nietrzeźwym przez pół Polski, Kac był jego najmniejszym problemem. Bardzo śląski i zaangażowany w sprawy regionu. Z oczyma pełnymi łez i strachu o najbliższych są tutaj na kopalni. Kiedy tu wrócił, próbował zaczynać od nowa, ale jego lokalny portal nie przyjął się. Najbliższe twoje marzenia? No to jeszcze, żeby tak pogoda się utrzymała. Żeby codziennie rano wstając, człowiek dalej cieszył się. Wszystkie te wydarzenia, które mnie dotykają, gdzieś nadają zupełnie nowego znaczenia. W trakcie rozmowy z Markiem Czyżem twierdził, że nie będzie się poddawał. Rozdział ostatni napisał los. Trafił do szpitala wczoraj na skutek krwotoku wewnętrznego. Mimo reanimacji, lekarzom nie udało się go uratować. Bardzo dawno temu żył jakiś Durczok, który wszystkiego nie wiedział.